A dzisiaj obiecany film o roślinach w kolorze bordo. Ja mam nadzieję, że wśród tych roślin, które Wam pokażę, znajdą się takie gatunki, o których istnieją nawet nie wiedzieliście. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach pod spodem, z czym Wy zestawiacie ten kolor, bo jestem bardzo ciekawa. I spójrzcie, został tutaj posadzony berberys. I to jest berberys Concord. Jestem trochę zdziwiona, że on tak mocno ze sobą się zrósł, bo byłam przekonana, że on jednak będzie tworzył takie mini kolumienki. Ale całkiem fajnie to wygląda. Później była szałwia, no to ona jest z koloru niebieskiego, bo chodziło mi o ten głęboki kontrast pomiędzy kolorem niebieskim a bordo. Później mamy buk kolumnowy. On ma prawie czarne liście. Później szła żurawka, ale widzę, że ona chyba ma za mały dostęp do słońca i nie wybarwiła się na taki mocno śliwkowy kolor. I na końcu żywopłot z pęcherznicy. Widzę, że tutaj ładnie go prowadzą. Jest cięty. Tak więc to są moje propozycje koloru bordo. I właśnie fajnie jest je pomieszać z czymś w kolorze niebieskim. Wtedy widać mocne kolory. A tutaj chciałam Wam pokazać jeden z najpiękniejszych żywopłotów, jaki spotkałam u siebie w okolicy. Jest to buk, który ma bardzo ciemny liść. I zobaczcie, właściciele prowadzą go na bardzo cienki żywopłot. On zajmuje naprawdę niewielką szerokość. Można powiedzieć, że jest właściwie, wygląda jak bluszcz pociągnięty wzdłuż siatki. Tak więc zobaczcie, jeżeli ktoś się postara, to naprawdę można. A tu jeszcze chciałam Wam pokazać już stary żywopłot z buka. Właśnie w kolorze bordo. I on również jest prowadzony na bardzo wąski żywopłot. Naprawdę nie zajmuje dużo miejsca. Jeszcze zobaczcie, jaką mamy stylową skrzynkę na listę. Widać, że jest po cięciu. I na pewno kogoś kosztował dużo pracy. A z tej strony z kolei mamy żywopłot z leszczyny. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że ta leszczyna w kolorze bordo również owocuje. Tu jest posadzona na przemian z zieloną. A to już bez czarny. Ja miałam dwie odmiany bzu czarnego. Jeden to był Black Tower, którego niestety, ale bardzo szybko sprzedałam. Niestety. I była to odmiana kolumnowa, takiego samego bzu, jak teraz widzicie. To jest bez gerda. I on rośnie w formie krzaczastej. Dorasta mniej więcej do 2 metrów wysokości. W tej chwili kwitnie takimi bardzo ładnymi różowymi kwiatami. I musicie pamiętać o tym, że jest to roślina, która znosi zarówno zalewanie, jak i ciągłe susze, więc jest to roślina dla osób, które nie bardzo jeszcze weszły w posiadanie ogrodu. Po prostu bardzo ciężko będzie taki bez uśmiercić. A tu mamy bylinę i jest to gaura. Jak widzicie, ten kolor liści jest bardzo mocno ciemny. Zazwyczaj gaury są w odmianie o zielonych liściach. Ta będzie kwitła na różowo. Osiąga wysokość docelową mniej więcej 50 cm, przy szerokości około 25-30 cm. I będzie kwitła cały czas, jeżeli będziemy sukcesywnie obcinać jej kwiaty. Ona kwitnie dosłownie z każdego pędu, tak jak już wspomniałam wcześniej, w kolorze różowym. Musicie pamiętać o tym, że gaury nie lubią przesuszenia, więc pamiętajcie o tym, żeby je podlewać. To jest chyba jedna z najbardziej popularnych roślin w kolorze bordo. On dorasta gdzieś do około 3 metrów wysokości przy podobnej szerokości. W okolicach czerwca kwitnie takimi niepozornymi żółtymi kwiatkami, ale one później zamieniają się w owocostany, które mają takie cieniutkie niteczki i on wygląda, jakby był otoczony mgiełką, ten borukowiec. I on ma ten kolor liści taki bardzo mocno bordo i przede wszystkim z niego jest ozdobny. A później, zobaczcie, tutaj troszeczkę to widać, jesienią te liści przybierają na około taką obwódkę koloru jaskrawo-czerwonego. Wygląda to naprawdę pięknie, szczególnie w słońcu. No i jest to gatunek, który lubi właśnie stanowiska słoneczne, glebę wapienną, wtedy rośnie wariat i tniemy go pod koniec lipca. Po kwitnieniu
kiedy słońce jest za chmurami, ale nie ma pogody deszczowej. Jeżeli chcielibyśmy naszego perukowca przecinać, ponieważ niektórzy nie tną perukowców, bo tak książki podają, że jest to roślina, która niekoniecznie lubi cięcie. Ja uważam natomiast, że powinno się go często przecinać. I zobaczcie, tutaj przy okazji już jestem, chciałam Wam pokazać, jak świetnie wyglądają znowu zestawienia takiego koloru bordo z różnymi odcieniami różu. Przy okazji ta słonecznica tak samo ma bardzo podobne wymagania jak perukowiec, więc spokojnie może sobie rosnąć pod, a da nią właśnie ten krzew. Chyba jedną z najbardziej popularnych roślin o tym kolorze liści będzie pęcherznica. Jest to roślina, która świetnie nadaje się do nasadzeń żywopłotowych, dlatego że ona bardzo szybko rośnie, nie ma specjalnych wymagań. Jest to gatunek, który bardzo dobrze znosi wszelkie zanieczyszczenia i jakieś przykrości, które możemy jej zrobić. Czyli nie wiem, jak ją ułamiemy, to bardzo szybko się regeneruje. Jak jej nie podlejemy, to również bardzo szybko się podniesie po podlaniu. Jak ją przelejemy, to nie zgnije. Tak więc same plusy. Jedynym minusem może być to, że jeżeli nie posadzimy jej na stanowisku słonecznym, tylko w cieniu, to ona po prostu będzie zielona, a nie bordo. W tej chwili no nie widzę, nie widać tak fajnie tych liści, dlatego że bardzo mocno świeci słońce. Tutaj może teraz przyciemnie, to może trochę lepiej to będzie widać. Ja mam u siebie trzy odmiany o liściach w kolorze bordo, ale z tego co wiem, jest ich naprawdę bardzo dużo. Począwszy od odmian, które rosną jako miniaturowe pęcherznice, do bardzo wysokich. Ona w tej chwili będzie za chwilę kwitła takimi kwiatami kulistymi. Przed sekundą tam pokazywałam zresztą, jak ten kwiatek wygląda, w kolorze różowym. I bardzo dobrze znosi cięcie. Ja jestem w ogóle przekonana, że pęcherznicę trzeba ciąć, dlatego że jeżeli nie będziemy tego robić, to bardzo brzydko będą jej drewnieć na dole łodygi i to wtedy nie wygląda dobrze. Zupełnie tak samo jak krzewuszka. Też krzewuszka, która nie jest cięta, bardzo źle wygląda. No i tyle, jeżeli chodzi o temat bordo. Mam nadzieję, że tak jak wspomniałam wcześniej, będzie tu chociaż jeden gatunek, którego wcześniej nie znaliście.